Zaskoczyło mnie, że Jezus pragnie ode mnie pociechy. Jak mogę Cię pocieszyć, Panie, pozwalając mi odpocząć w tym kochającym miejscu? Jest dziś ktoś, kogo kocham, a kto na nowo mnie zrani. Napełnij mnie Twoją pociechą. Co mogę zrobić, Panie, aby Cię pocieszyć? Pozwól mi na nowo złożyć mój krzyż na Tobie. Ulżyj mi, daj mi wytchnienie. Chcę, abyś go niosła dla mnie, bo Ci ufam. O, córko, nie zapieraj się mnie już nigdy, tak jak tamtego dnia. Po odepchnięciu Jezusa zawołałam mojego anioła. Przebacz mi, już więcej tego nie zrobię. Czułam się tak niegodna, że uległam pokusie, by Ciebie odrzucić, a zawołać Twego sługę. O, córko, wiem, jednak czy za was wszystkich nie oddałem mego życia? Porównaj list do Rzymian, rozdział 5, wers 6-8. Obciążam cię teraz moim krzyżem. Wkrótce uświadomisz sobie, jak ciężki jest mój krzyż. Przyjdę potem, aby Ci ulżyć. To jest sposób, w jaki Ty i ja będziemy razem pracować. Będziemy sobie wzajemnie pomagać w ten sposób. Bóg chce, abyś napełniła Go pociechą. Wydawałoby się, że takie coś jak przekazywanie dalej jest czymś takim banalnym, jakby nieskomplikowanym. A jednak to również może być krzyżem, takie rozpowszechnianie tego. Dlatego Bóg mówi: obciążam Cię teraz moim krzyżem. Na pocieszenie powiem, że to jest wzajemne pomaganie sobie. No bo Bóg nas nie zostawi samemu sobie. Potem pod koniec powiedział: przyjdę potem, aby ci ulżyć. W tym krzyżu, który nas obciąża.